No ba. Patrzcie, tak specjalnie kubeczki układamy w tą stronę. Właśnie przyjechała nowa seria z Rastala. Serdecznie dziękujemy firmie Rastal i Tomkowi. O, i właśnie widzicie, i dzwoni mój telefon. Dzwoni kapitan przyczepa. Witamy cię serdecznie, kapitanie. Co u ciebie? Cześć, mam jedną taką zagadkę. Widzicie, tak to wygląda, jeżeli się zostawi otwarty telefon. Ja wyciszam, Kuba już wyciszył, a w ogóle to po pierwsze wypada mi przedstawić gościa swojego. To jest Kuba z Krakowa. Witaj. Cześć, witaj Kuba. Kuba jest widzem kanału od chyba bardzo dawna. No, chyba od początku. W zasadzie jak pojawiły się pierwsze filmy, poznałem was na Wykopie i później mówię, o, akumulatory. Zawsze lubiłem ten temat. Mówię, jest jeszcze taki świr, który będzie nagrywał i opowiadał o ładowaniu na akumulatorach, więc że tak powiem, zerknijmy, co tam będzie ciekawego. Od jednego z widzów dostałem takie fajne wydruki 3D. To jest nasza R1, prezent dla twojego syna. Dzięki bardzo, przekażę Rychowi. Tak, bo ja z Kubą się poznałem rok temu, po tym jak jego syn w dość nieoczekiwanych okolicznościach trafił do szpitala, ale ci z was, którzy śledzą Facebooka Mistera Akumulatora, to dowiedzą się. Zobaczyłem coś takiego u Zbyszka. To jest akumulator taki typowo gardenówka, kosiarka, 30 Ah, etykietowany fabryka akumulatorów Autopart, 330 Ah prądu rozruchowego, tak deklaruje Autopart. No i pomyślałem, że moim obowiązkiem, moim psim obowiązkiem jest tak naprawdę sprawdzić, czy powinienem to wdrożyć do swojej oferty, bo współpracuję i lubię współpracować z fabryką akumulatorów Autopart, ale do tej pory stawialiśmy na Juasę. Juasa była droższa od tych takich niedrogich rozwiązań gardenowych, ale też był to akumulator, który no, nigdy nie dawał powodów, aby w niego zwątpić. Kuba, opowiem ci, co wiem o tym akumulatorze, a ty potem ocenisz to, może ty to spuentujesz. Znalazłem to u Zbyszka, zakupiłem sobie ten akumulator, przyjechałem do magazynu, wziąłem Juasę z ostatniej dostawy i wziąłem to od Zbyszka z Autopartu, czyli oddział fabryki akumulatorów Autopart w Nowogardzie. Porównuję w takim stanie, w jakim zakupiłem te akumulatory, bez żadnego doładowywania, bez żadnego przeładowywania. Biorąc Juasę z magazynu, postawiłem ją na wadze i zobacz, Kuba, Juasa waży 7756 gramów, czyli 7,756 kg. To jest jakby nam nieistotne na ten moment, będzie nam istotne potem, żeby pokazać, czy ta ładowarka, którą używam, coś tam uszczupliła tej wody z tego elektrolitu. Ten akumulator przy napięciu 12,68 V generuje z siebie 306 Ah, podczas gdy Juasa obiecuje 330. Nieznacznie mniej, ale też widać, że akumulator nie jest na full naładowany. SOC, chociaż tutaj jako poziom naładowania pokazuje 100%, ale SOH pokazuje 92% tylko i rezystancja wewnętrzna 10,1 mOhm. Nie ma się co przejmować aż tak bardzo, bo im niższa pojemność akumulatora, tym wyższa ta rezystancja. Tak, to nie jest kłopotem. I ten akumulator w takim stanie podłączyłem pod Alfabata prądem o natężeniu 25 Ah, czyli zgodnie z normą RC, rozładowałem go i ten akumulator rozładowywał się przez 30 minut. Uznajemy, że jego pojemność rezerwowa, to co mnie interesuje, wynosi 30 minut. Dla tych z was, których to interesuje, przeliczam to na pojemność C20 wyrażoną w amperogodzinach i to wychodzi nam 21,98 Ah, czyli 22 amperogodziny. Kuba, akumulator troszkę rozładowany, brakuje mu 8 Ah, no w związku z tym trzeba by było ten akumulator co zrobić? Porządnie naładować. Porządnie naładować. Ładuję to taką ładowareczką, specjalną ładowarką 10 Ah. Naładowałem ją najpierw w trybie AGM, później po zakończeniu trybu AGM przełączyłem na tryb Repair, żeby doładować, bo przy głębokich rozładowaniach warto, żeby ta gęstość wróciła, tym bardziej, że nie mamy dostępu do elektrolitu. Tak, tutaj dlatego użyłem ładowarki elektronicznej ze specjalnym trybem i sobie po takim ładowaniu, czyli mamy najpierw ładowanie w trybie AGM, czyli do 14,7 V, a potem w trybie Repair, no tam 15,5 maksymalnie widziałem, że to mogło się tam coś zakręcić, ale to jest taki ograniczony czasem tryb, w którym napięcie troszeczkę podbija się mocniej. I teraz akumulator waży 7754 gramy, po takim ładowaniu ubywa 2 gramy. Kosmetyczna. Bardzo mała różnica. No, myślę, że nawet ten, gdyby to była różnica 1 grama, kwestia dokładności samej wagi. Ustawienia w tych samych miejscach. Dokładnie tak, jest to taka bardzo pomijalna wartość. Ale z kolei waga mierzy w trzech miejscach po przecinku. Słuchaj, w miarę w tym samym miejscu staram się stawiać. Nie, ona nie musi być dokładna. Ona jest w celach porównawczych. Ja używam we wszystkich swoich testach tej samej wagi od ponad roku.
Na pewno nie jest to różnica na zasadzie 10, 20, 30 dokładnie gram. Jest to taka bardzo kosmetyczna. Ale mam taki prostownik, jakbym go podłączył, to by było przynajmniej z 20 gramów mniej. Dobra, i Kuba, lecimy dalej. Ten akumulator odczekał sobie 24 godziny i tam już napięcie na tym akumulatorze po tych 24 godzinach od zakończenia tego ładowania wynosi 13,19 V. Z siebie już generuje 371 amperów prądu rozruchowego według testera elektronicznego, czyli jest powyżej etykiety tak jest. SOC i SOH. Po 100% rezystancja spada do 8,8 mOhma. I tak przygotowany akumulator podłączam znowu pod alfabata, mierzę pojemność rezerwową wyrażoną w minutach i ten akumulator rozładowuje się przez 38 minut i to pozwala mi przeliczyć to na pojemność wyrażoną według normy C20, czyli w tych amperogodzinach, którzy my wszyscy widzimy na etykietach, no i wychodzi nam 26,5 amperogodziny, czyli ta pojemność nam wzrosła o 4,5 amperogodziny, ale nadal do tych 30 no nie udało nam się zbliżyć. Jeszcze brakuje, aczkolwiek widać po prądzie, że potrzebował. Potrzebował ewidentnie doładowania. Tak, dobrze. Tak zachowała się UASA. Nie oceniajmy tych amperogodzin, bo to jest tylko szacowanie. Interesuje mnie RC. Z 30 minut, pamiętajcie, tak mały akumulator obciążony prądem 25 amperami, za pierwszym razem rozładowuje się 30 minut, za drugim 38. 12,68 to jest praktycznie 12,7. Zgadza się. No to jest takie super, w sumie znaczy super. Wiadomo, że 12,78, 12,8 to było petarda, nie? Natomiast dobra, lećmy dalej. No i teraz mamy ten akumulator z fabryki akumulatorów Autopart. Te same pojemności, te same rozruchy, biegunki dokładnie takie same albo bardzo zbliżone jak w UASie. No UASa tutaj ma taki ten rąb, nie? Ty, popatrz, z jednej strony jest rąb, a kwadracik. Kwadrat, mega fajne. Autopart postawił na otwór idealny, okej, nie wnikajmy. No i dobra, lecimy teraz z oceną tego akumulatora. Przywiozłem go od Zbyszka, postawiłem go na wadze. Zerknij, Kuba. 8288 gramów. Weźmy kalkulator. Robi różnicę. Tu mamy kalkulator. 8288 gramów minus 7756. Różnica, patrz, 532 gramy. No to jest ogromna różnica. Pół kilograma na przy takim... tak małym akumulatorze, przy nawet obudowie powiedzmy L3. Mhm. Pół kilo, pół kilo to jest dużo, a pół kilo przy takim maluchu, no to jest przepaść. Przepaść może niekoniecznie, ale to już daje dużo do myślenia. I teraz patrz, Kuba. No i teraz podłączam pod Gita tester, który pozwoli nam sprawdzić i oszacować parametry prądowe elektryczne i mamy przy napięciu 12,62, zobacz, napięcie jest niższe o 400, czyli Zbyszek, no też jest takie napięcie nadające się do sprzedaży, ale kupiłem ten akumulator ze słabszymi parametrami napięciowymi niż UAS. Wyjściowo. No wyjściowo, ale zerknij jak przyłożyło na prądzie rozruchowym. 428 amperów z tak małego akumulatora. I mamy SOC 96%, SOH poziom sprawności 100%. Rezystancja pierwsza w takim wyjściowym parametrze wynosi 7,2 mOhma. Bardzo ładna rezystancja. Przyzwoita, nie? Bo Tomasz, tam mieliśmy na UASie 10,1, no 3 mOhmy różnicy. No, bardzo ładna. No, widać ta waga skądś... Musi się brać. No. Te różnice gdzieś będą później wychodziły w parametrach. Nieważne. Co jest najważniejsze? Mój serdeczny przyjaciel, jak się nazywa? No jak się nazywa mój serdeczny przyjaciel, najważniejszy tester u mnie w firmie? A, oczywiście GID1. Nie, Alphabet Pro. GID1 to jest mój drugi przyjaciel. To jest tak jak, że po lewicy siedzi Alphabet, a po prawicy siedzi GID. To jest najstarszy przyjaciel. Tak, najstarszy mój przyjaciel. Tak można było powiedzieć. Dobra, jedziemy. Patrz, Kuba. Pierwsze rozładowanie mamy 35 minut. Według C20 to jest 25,64 amperogodziny. Też nie mamy pełnej pojemności. Nie mamy tych 30. Mamy lepiej, nie? Bo tam powiedzmy jakieś tam 4, niespełna 4 amperogodziny ma większą pojemność ten akumulator po pierwszym podejściu. Ale UASie daliśmy drugą szansę. Oczywiście, po doładowaniu. To samo robimy autopartowi. Podłączamy go najpierw pod tryb AGM, potem pod tryb Repair, ładowarką 10-amperową, elektroniczną, dobrej, bardzo przyzwoitej klasy. I teraz po takim ładowaniu odczekujemy 24 godziny i zobacz, stawiamy go na wadze i mamy 8282 gramy. Czyli w przypadku tego akumulatora ubyło nam 6 gramów. No i powiedz mi, że no okej,
na pewno ta waga wyczuwa niuanse, różnice. Zgadza się. W miarę w tym samym miejscu stawiam się tą wagę. W tym samym miejscu, w tym samym stole zawsze staram się położyć na tym niższym stole. Zawsze staram się jakby kłaść w tym samym miejscu w środku. I tam nawet na filmie zauważyliście, że dołożyłem te plastikowe koreczki, czy też te zatyczki, czy bym takie zabezpieczające na słupki, żeby po prostu ta waga była idealnie, tak samo jak ważyłem z tym, później juasę z tym, bo zreflektowałem się, żeby nie popełnić błędu. No i później patrz, taki akumulator ma 24 godziny później napięcie 13,24 V i przy takim napięciu generuje 493 ampery. No to Kuba, SOC 100%, SOH 100%, rezystancja spada do 6,6 mOhma. Bardzo nisko. Bardzo. Bardzo nisko. No to sobie Kuba, 500 amperów. No to wkładasz do silnika 1.2, 1.4. Spokojnie odpala i to zimową porą. Tak, i bez kłopotu i mamy. I teraz Kuba, najważniejsza rzecz, mój najstarszy przyjaciel wyda werdykt ostateczny. Ten akumulator podłączony pod alfabata, obciążony prądem o natężeniu 25 amperów, rozładowuje się przez, czytaj. No nie chcę być inaczej jak 48 minut. 48 minut. W przeliczeniu na C20 daje nam to 33,94 Ah, prawie 34 Ah. Myślę, że każdą kusiarkę odpali to z zapasem. Nie chodzi o to, żeby reklamować, bo ani nie jest to reklama, ani bardziej tu chodziło o taką rzetelną ocenę. Ja do mojej oferty, zresztą sam wiesz, bo my się znamy już troszkę dłużej, nie wprowadzam żadnego badziewia, żadnego produktu, którego bym się wstydził. Tutaj z dedykacją dla twojego synala będą te wydruki pojemnościowe. Co my tutaj mamy? Tu mamy autoparta, zobacz. Pierwsze rozładowanie, żeby nie być gołosłownym, popatrz. Mamy tutaj 35 minut. Zgadza się. Tu i to pokazuje, że to jest ledwie 85% tych 30 zadeklarowanych. Mm-hmm. A drugie, zobacz, no 30, 46, 47, 48 jak byk. W tym momencie sięga do 10,5 i mamy 113%, czyli 13% na górkę. Jeszcze zapasu. Jeszcze zapasu, nie? W przypadku UAS-y pierwsze rozładowanie mamy 30 minut i mamy ledwie 73%. Okej, ale to był rozładowany akumulator. Natomiast drugie rozładowanie, zobacz, no tak no, między 37 a 38. Ze względu na szacunek dla tej marki zrobiłem 38, choć troszkę, nie? Pomóżmy. Troszkę, bardzo delikatnie, ale już procenty wyszły idealnie. Pociągnąłem całą cyfrę, nie? Jakby 88,34%, czyli brakuje niespełna 12% tej pojemności w drugim rozładowaniu. To są wykresy, które wyszły z Alfabata, zresztą widziałeś, drukowaliśmy to razem. No i zobacz, produkt polski, ale tylko z polską etykietą. Wiesz, co łączy te dwa akumulatory? Generalnie tylko budowa. No, można tak powiedzieć, ale tak, Yuasa jest firmą kojarzoną z Japonią. Zgadza się. Tam po połączeniu z GSM, to można powiedzieć taka korporacja amerykańsko-japońska, a Autopart kojarzy się z firmą z Polski. Natomiast i jeden, i drugi akumulator przyjechały z Korei Południowej. Autopart nie jest producentem tego akumulatora, kupuje sobie to u jakiegoś producenta w Korei. Nie dopytywałem szczerze u jakiego, obydwa to są akumulatory szczelne. Autopart zastosował dodatkowo wskaźnik naładowania, czyli to oczko ładne, obkleił to swoją etykietą, to samo zrobiła Yuasa. Yuasa prawdopodobnie to robi w globalu, proszę, możesz nałożyć. Yuasa to robi w globalu, to jest jedna z firm chyba z grupy Yuasa. Tutaj nie chcę konfabulować, bo już od dawna nie śledzę tych KRS-ów zachodnich, jakoś tak bardziej skupiłem się na sobie. Natomiast ojczyzna obu tych akumulatorów jest wspólnym mianownikiem. Drugim wspólnym mianownikiem jest przeznaczenie, czyli do kosiarek, takich jeżdżących traktorków ogrodowych, do silników 1.2, 1.4, 1.6, tak prawie, spokojnie, że... Spokojnie zmieszczą się dwa. Tak. Jeden na zapas. Mhm. Tutaj. I fajne. I pamiętacie, co ja cały czas mówię o wadze, że warto kupować akumulator cięższy? Data produkcji i waga. Mhm. To jest to, co myślę jest najłatwiej sprawdzić. Jest to takie najbardziej oczywiste. Im większa waga, tym lepiej. Nic się w tej temacie nie zmieniło od 5, 10, 20, 30 lat. Co jest najważniejsze, pamiętajcie, aby nie kupować tych akumulatorów ode mnie. Wspierajcie swoich lokalne sklepy, miejsca, gdzie sprzedawane są akumulatory. Oczywiście warto wspierać ludzi, na przykład, którzy są bardzo świadomi, którzy dbają o to. Ja na przykład zarekomenduję, podłączę tam pod spodem, Kuba, taką listę ludzi, którzy weszli we współpracę ze mną, jeżeli chodzi o tego gita. Najmniej chodzi o to, że ja im sprzedałem, zarobiłem na tym, ale git daje mega fajne możliwości diagnostyczne, daje możliwość sprawdzania akumulatorów,
których gdzieś nie trzeba oszukiwać się przez to, że musisz podać prąd rozruchowy i on ci dopiero będzie tam szacował tą rezystancję. Nie, podajemy pojemność, on zna napięcie, zna parametry temperaturowe, w jakim zakresie mierzy i na podstawie rezystancji oceni SOH, SOC do AGM-ów świetny, 6-woltowe zmierzy, 12-woltowe, instalację 12-woltową w ciężarówkach. No, robiliśmy to urządzenie 24. pod siebie, 24-woltowe, dokładnie, przepraszam. Widzicie, dobrze, że jest Krakus, przydał się, nie? Ty jesteś rodowity Krakus? No w zasadzie tak. Obraża cię Lajkonik, jak mówią na ciebie? Nie. Ja słyszałem właśnie, że oni sobie czasami tam wypowiadają ty Lajkoniku czy coś takiego. To tego nie znałem. Nie. No. Bardziej Złotuwa. Złotuwa to z Krakowa. Wiem. Tak, ale to nie będziemy opowiadać do wcipów o poznaniakach i o Krakusach, bo możemy kogoś obrazić. Naprawdę warto wspierać swoje lokalne sklepy. U ciebie w Krakowie, gdzie byś kupił akumulator? Wiesz co, ja mam tą okazję, że niedaleko mnie na ulicy Kobierzyńskiej znajduje się właśnie bardzo miły punkt z akumulatorami. Autoelektro. No. Jeśli mnie pamięć nie myli, już właśnie powinna być pod niego wylana świeża warstwa nowiutkiego asfaltu. Nie ma już dziur na ulicy Kobierzyńskiej, także warto podjechać. Mieszkasz niedaleko Kobierzyńskiej? Tak jest. A, no to super, to stąd znam Przemka. No to widzicie, jak to Krakusy się sami wspierają, nie? Chociaż ten Przemek to żaden Krakus, nie? Bo to Opolanin, czy tam z okolic Opola, ty kurde, przyszywany Krakusie, nie? Dobrze, serdecznie dziękuję. Jeżeli film Wam się podoba, pamiętajcie, aby zostawić lajka. Warto subskrybować, bo to trochę nakręca mnie. Mam jakiś taki swój cel życiowy. Tam zostawiłem miejsce na taki ładny srebrny guzik i chciałbym go w miarę szybko przywiesić. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. A Kuba, Tobie dziękuję za wizytę i pozdrów Rycha, swojego syna. Dziękuję, przekażę. I widzimy się w Krakowie za miesiąc. Oczywiście. Serdecznie pozdrawiamy ze Szczecina. Trzymajcie się. Trzymajcie się, na razie. Hej.